Cześć, witam was dzisiaj w dość nietypowym filmiku, bo o Dragon Ballu, a tego zbytnio jeszcze tutaj nie było, ale prosiliście mnie od jakiegoś czasu, ja sam od jakiegoś czasu chciałem to wprowadzić na kanał, no może nie przez chińskie figurki Dragon Balla, tylko coś bardziej merytorycznego, ale no może to jest jakiś start. No i w sumie, jak wam się podobał najnowszy i ostatni do czasu filmu odcinek? Dajcie znać w komentarzach, proszę bez spoilerów, spoilery piszcie w moim przypiętym komentarzu na samej górze, dobra? Więc sytuacja wygląda tak. Jakiś czas temu firma Gearbest z Chin napisała do mnie, czy nie chciałbym zrobić recenzji ich figurek. Nie żadne konkretne, po prostu figurek. Przejrzałem je, wam dałem okazję, żeby je przejrzeć, coś wybrać i wyszło na to, że najlepsze co mają to figurki Dragon Balla, więc wybrałem kilka i przysłali je. Zacznę może od tego, co widzicie teraz na ekranie, czyli no unboxing, a konkretniej to pudełka. Pudełka nie są jakoś super wielkiej, ogromnej jakości. Ten papier, czy tektura, czy jakkolwiek to nazwać, w którym te figurki są, sprawiają wrażenie grubości dwóch czy trzech zwykłych takich, wiecie, kartek A4 do druku, więc nie są super grube, nie wydają się być zbyt wytrzymałe, ale figurki przetrwały podróż z Chin, więc no, chyba to wystarcza. Chyba, że ktoś, wiecie, zbiera sobie pudełka jeszcze poza figurkami i tak dalej, no to może być dla niego problem, no ale dla mnie to akurat nie jest żaden problem. Figurki dotarły w miarę całe i zdrowe, zaraz powiem czemu w miarę, i jestem zadowolony. Kolejność ich przedstawienia nie będzie jakoś, wiecie, no, znacząca. Właściwie to bez różnicy, więc na to nie zwracajcie uwagi. Jeszcze jedna rzecz, że na samym końcu wam powiem, jak te figurki zamówić, na co uważać, no bo to, wiecie, zamawianie za granicę i te sprawy, trzeba troszkę uważać i tak dalej. Ale dobrze, przejdźmy do pierwszej figurki. Jest to Vegeta robiący Final Flasha. I jest to jedyna figurka, która mi się średnio podoba. Powiem tak, najbardziej mnie zawiodła, no bo miałem co do niej naprawdę spore oczekiwania i też, że tak powiem, jakby efekty, wiecie, jego Final Flasha i tak dalej, i wszystko wydawało się fajnie, no w końcu jakaś w miarę figurka Vegety, którą znalazłem, ale okazało się, że ona jako jedyna jest z twardego materiału, jest to chyba ABS i te, wiecie, promienie od Final Flasha. Jeden taki kawałeczek został ułamany, no bo to jest naprawdę bardzo twarde, właściwie twarde i ostre, więc można się tym skaleczyć. I szczerze to zawiodłem się tym, zwłaszcza że kolor skóry też jest taki dość dziwny, dość taki, że tak powiem, umarły, jak to byłby Vegeta, który tydzień przeleżał zakopany pod ziemią w grobie i ktoś go wskrzesił bez zbytnio przywracania funkcji życiowych, więc to by było na tyle i szczerze, według mnie, jeśli chcecie jakąś figurkę kupić, to nie warto akurat jego. Drugą figurką jest Goku w formie Super Saiyan. Nie wiem, czy jeden, czy dwa, nie widać tutaj, żeby były piorunki od dwójki, więc no bez szczegółów. Jest to naprawdę fajna figurka, bardzo mi się spodobała, jak na swoją cenę. Jest ona częścią serii, w tej serii jest jeszcze chyba Future Trunks i Goku Black. I później będzie jeszcze Goku Black, ale to nie jest właśnie z tej serii. I naprawdę fajnie wygląda, w miarę fajnie się go mocuje, bo inna sprawa jest taka, że te wszystkie figurki bardzo ciężko się mocowało do tych, wiecie, dziurek, żeby stały stabilnie, ale ten naprawdę był bardzo fajnie, bardzo przyjemnie się go montowało i według mnie na swoją cenę wygląda naprawdę fajnie. Kolejny jest Goku w formie Super Saiyan Blue Kaioken i szczerze zawiodłem się trochę na nim, no bo wydawało się, że będzie super, jednak jedna rzecz. Bardzo słabo tutaj to wszystko pasuje do podstawki, te, wiecie, promienie od Super Saiyan Blue i od Kaiokena bardzo ciężko tam się wkładało. Jego odcień skóry, tego nie widzicie akurat na filmie, no bo kamera to dopasowała jakby, wiecie, odcień skóry i tak dalej, żeby to w miarę naturalnie wyglądało, ale w rzeczywistości jego skóra jest naprawdę różowa. Tak jakby właśnie, no, można to zrozumieć, te czerwone światło od Kaiokena mu na tą skórę świeciło, ale no, kiedy stoi przy innych figurkach, bardzo ten jego kolor skóry odstaje, no jest po prostu różowy, więc tym się zawiodłem, ale poza tym na swoją cenę jest według mnie bardzo fajny.
Kolejny jest Frieza i Frieza jest chyba, jeśli się nie mylę, najdroższą figurką z tych, które tutaj przedstawiam. Jest też bardzo wysoki, na równi z drugą, która jest bardzo wysoka, ale wiecie, Frieza ogólnie był mały dość, więc no to akurat ciężko potem znaleźć kogoś większego, żeby w miarę skala była zachowana. Bardzo dziwnie się go montowało, szczerze, bo ten ogon, jak widzicie, i głowa bardzo, bardzo luźno wchodzą, więc co chwilę wypadają, chyba by to trzeba było przykleić. Poza tym, widzicie, tutaj ma taki prostokącik, takie, no wiecie, coś na czym ogon leży i bez tego on się przewróci, więc trochę słabe, że nie został zbalansowany tak, żeby mógł sobie stać bez tego, wiecie, pod jego ogonem, no to jest trochę smutne. Ogólnie w miarę jest jakościowo fajnie zrobiony, podoba mi się jego głowa, że tak powiem, to wiecie, fioletowe akcenty odbijające światło, takie błyszczące, ale te niebieskie jakby we wgłębieniach, w mięśniach, wiecie, łapię, że to tak miało być malowane, żeby pokazać trochę głębi, trochę wypukłości i tak dalej, ale ten niebieski mi tak średnio pasuje i jak na swoją cenę, to według mnie jego się nie opłaca. Za to tutaj mamy Cella, który jest według mnie naprawdę fajną figurką. Poza tym, że jego twarz jest taka trochę dość dziwna, ale to akurat nie chodzi o malowanie, tylko ogólnie o jego jakby model nosa i buzi. No dobra, nieważne, nie zwraca się na to aż tak uwagi, sami widzicie jak tutaj wygląda, ale poza tym bardzo fajnie wygląda i jakościowo, i pomalowaniem, i wszystkim. Materiał jest taki w miarę giętki, tak jak zresztą wszystkie pozostałe figurki, poza tym nieszczęsnym Vegitą, na którym się tak zawiodłem, i naprawdę stabilnie stoi, jego akurat się w miarę łatwo stawiało na jego podstawkę, w przeciwieństwie do reszty figurek. Wydaje mi się, że tutaj robi falę Kamehameha, ciężko w sumie powiedzieć, no bo wiecie, Cell trochę tych umiejętności podebrał od reszty. I szczerze, jeśli ogląda to jakiś fan Cella, to według mnie naprawdę warto taką figurkę kupić. Następnie mamy według mnie najfajniejszą figurkę, jeśli chodzi o stosunek ceny do jakości, czyli Goku Black. Poza małym, naprawdę bardzo malutkim defektem wielkości czubka igły na jego nosie, gdzie nie ma kawałka farby i po prostu końcówka jego nosa jest czarna, no bo jakby farba się zdarła, ale sami widzicie, jak prawie tego nie widać, to jest on według mnie naprawdę świetny, jest on bardzo, bardzo wysoki, jedna z najwyższych figurek w tym zestawie figurek, które zamówiłem. Na samym końcu zobaczycie wszystkie figurki obok siebie. Jest po prostu bardzo dobry jakościowo do ceny, 30 zł, cena mogła się zmienić, albo zniżyć, albo zwiększyć, bo teraz jakieś tam promocje mają, więc według mnie, jeżeli ci się podoba, to naprawdę warto w niego zainwestować, no bo 30 zł. I teraz figurka, którą zostawiłem na koniec, bo akurat mi się najbardziej podoba. Szczerze, jak je zamawiałem, to myślałem, że ten Goku Super Saiyan Blue Kaioken mi się najbardziej będzie podobał, ale kiedy wiecie, zobaczyłem na żywo tamtego i tego, to ten zdecydowanie wygrywa. Jest on największą figurką i do skali akurat w miarę pasuje do tamtego Freezy. Czyli jest po prostu od jego troszkę większy, tak jak powinno być, bo Frieza jakiś super dużo nie jest. Pozycja jest, no powiedzmy, ta noga mi tak trochę średnio pasuje, dziwnie jest wykrzywiona, ale to szczegół. Ciężko dość się go stawiało na tą podstawkę, ale dla tego efektu było warto się na nim trochę pomęczyć i wygląda on według mnie naprawdę bardzo fajnie. Jeszcze raz wspomnę, jest największy, ma według mnie najbardziej fajnie dopracowane detale, czyli takie, że tak powiem, wiecie, podniszczenia jego stroju i cieniowanie i twarz i ogólnie wszystko, więc jeżeli byś chciał kupić jakąś figurkę z tych, które pokazałem, to według mnie najlepiej jest zainwestować w tą. Dobrze, więc teraz chcesz zamówić jakąś z tych figurek. Jak się za to zabrać? W opisie masz linki do tych wszystkich figurek i jeszcze kilku innych, które wydawały mi się ciekawe. Na przykład Ryuk z Death Note'a bardzo fajnie wyglądał, niestety go już tutaj, że powiem, w budżecie nie zmieściłem się, żeby go otrzymać do recenzji. Te linki są reflinkami, czyli jak coś przez nie kupicie, to ja mam jakiś procent dostać, nie wiem jaki, no po prostu oni mi takie linki wysłali już, no to wam je wtedy daję. Ale jestem przez YouTube'a zobowiązany to wam powiedzieć, więc to mówię. Jakiś procent za to dostaję, jest jakiś próg wypłaty, nie mam pojęcia ile, nie mam jak, może za 10 lat to zbieram, trudno. Przejdźmy do kupowania.
Kiedy już znajdziecie się na tej stronie, bierzecie to po prostu do koszyka, ale zanim to weźmiecie do koszyka, uwaga, ważna sprawa, musicie się zdecydować, jaką chcecie wysyłkę. Mają taką, powiedzmy, darmową wysyłkę trwającą od 20 iluś tam do 30 iluś dni i bez numeru śledzącego. I według mnie warto dopłacić te kilka złotych na to, żeby mieć ten numer śledzący, no bo w miarę będziecie mogli sobie monitorować, gdzie to jest i tak dalej. Kiedy już te figurki sobie wybierzecie, dodacie do koszyka, zaznaczycie formę wysyłki, czyli czy tam kurier, czy darmowa, czy z tą, wiecie, dopłatą za kod śledzący i tak dalej, musicie przejść do zapłaty i tutaj możecie to zrobić albo swoją kartą kredytową, czego nie polecam, albo połączyć swoją kartę kredytową z PayPalem i kupić to przez PayPala i wtedy, kiedy cokolwiek by się stało nie tak, byście tam potrzebowali zwrot pieniędzy czy cokolwiek, to wtedy PayPal się tym wszystkim zajmuje, nie musicie się aż tak martwić, a różnica jest taka, że płacicie, mówię, tak samo kartą, tylko że za pośrednictwem PayPala i macie zabezpieczone plecy, a wiecie, no to jest kilka tysięcy kilometrów stąd, ta ich siedziba w Chinach, tego Gearbestu i wiecie, zawsze lepiej się zabezpieczyć na wszelki wypadek, no bo mi się udało, wielu innym się udaje, ale raz mi paczka z magnesami zaginęła i firma była na tyle miła, że mi wysłali kolejną, ale wiecie, słyszałem historię ludzi, co zamawiali drukarki i mieli potem jakieś tam problemy, no bo jakby to powiedzieć, nie mieli w tych różnych chińskich firmach ich już na stanie, mimo że oferowali je na sprzedaż. Potem były jakieś tam akcje, że zwracali tylko część pieniędzy, ale wtedy właśnie ludzie, którzy mieli przez PayPala, to mieli, że tak powiem, załatwione i nie musieli się martwić i dostawali całą sumę, więc po prostu zróbcie to proszę przez PayPala. Muszę wam to powiedzieć, żeby spać spokojnie po nocach, żeby się nie bać, że wiecie, daliście się jakoś oszukać czy coś, chociaż no mówię, setki tysięcy ludzi zamawiają z Gearbest, legitna firma. Ale mimo wszystko pamiętajcie, żeby, jak teraz widzieliście przed chwilą, zajrzeć sobie niżej na recenzję użytkowników, zdjęcia jakie wstawili i tak dalej, żeby wiedzieć co kupujecie. To by było na tyle, dzięki za uwagę, liczę, że w przyszłości będzie więcej materiałów, ale to już bardziej, że tak powiem, nie o figurkach, a o samym Dragon Ballu. Inna sprawa jest taka, pamiętajcie, że jest takie coś jak cło i VAT, nie powiem wam konkretnych sum, musicie sobie wygooglować, bo sam nie wiem, ale tutaj za te wszystkie figurki o wartości około 100 dolarów musiałem zapłacić 60 zł, co było chyba VAT-u, bo cło ma chyba, że tak powiem, większy. No nieważne, po prostu sobie tam sprawdźcie przeliczniki, jakie tam są, macie to w internecie wszystko i bierzcie pod uwagę, że może być taka dodatkowa dopłata. Inna sprawa jest taka, że w niektórych miejscach, na przykład na, wiem, że Banggood, to jest taka inna chińska strona tego typu, kiedy się jest w koszyku, można zaznaczyć opcję ubezpieczenia właśnie przed tym, że jeżeli by służba celna z taką twoją paczkę no, wzięła na kontrolę i chcieli te wszystkie, wiecie, pieniądze i wszystko, to wtedy te Banggood, czy no, firma, która ma taką opcję, to opłaci, a właściwie to bardziej zwróci, jak ty zapłacisz. Dlatego szukajcie i pamiętajcie, kupujcie mądrze i bezpiecznie. Jeśli ci się spodobało, zachęcam do stawienia łapki w górę, jeśli nie, no to łapki w dół, no bo po coś też są. I zapraszam już, nie dzisiaj, no wiadomo, ale w przyszłym tygodniu na wydruk 3D Hulka. Cześć!